Zbigniew Demezer, radny miejski z klubu Łączą Nas Suwałki, zakwalifikował się do dziesiątki najpopularniejszych radnych kraju w plebiscycie portalu samorządowego. W plebiscycie głosowało ponad 170 tysięcy internautów. Portal wyłonił najlepszego, zdaniem internautów, marszałka, prezydenta, wójta i starostę oraz 10-osobową Superradę 2019 roku. Jako jedyny samorządowiec z województwa podlaskiego miejsce w Superradzie zdobył właśnie Zbigniew Demezer, za co otrzymał dyplom, który odebrał dziś podczas sesji Rady Miejskiej. Nagrodę dedykował wszystkim samorządowcom z miasta. Tu jest napisane Zbigniew Demezer, a mogło być napisane Stanisław Kulikowski, Andrzej Turowski, Zdzisław Koncewicz, mówię świętej pamięci. Tu jest samorządowiec z naszego miasta, z Suwałk. I proszę Państwa, proszę to odebrać, że to jest nagroda dla naszego miasta. To jest radny z naszego województwa i z naszego miasta, który dostał się do Superrady. To nie jest łatwo, bo taka Superrada została przez portal samorządowy, szanowni Państwo, stworzona i ludzie zaufali. I chciałbym Państwu to dedykować. Wszystkim tym, którzy pracują społecznie. Wszystkim tym, którzy przez wiele lat, tak jak dzisiaj, kochani, spierali się bardzo długo, aż wreszcie doszli do konsensusu. I to jest rola radnych. To jest rola radnych, żeby pytać, rozmawiać, dyskutować. A na koniec tu jest napisane samorządowiec Suwałk. I to jest dedykowane wszystkim nam, szanowni Państwo, samorządowiec z Podlasia, samorządowiec Suwałk. Proszę Państwa, to jest wszystkim nam nagroda. Przypomnijmy, że radny Demezer wygrał też tegoroczny plebiscyt Radia 5 na najlepszego radnego regionu.